W tej sytuacji, proszę Państwa, pozwolę zaprosić Nestora, gwiazdę tego wieczoru, nadzwyczajną, proszę Państwa, niespodziankę, specjalnego gościa naszego kabaretu, artystę, który był koniem, który był owcą, takie bowiem dwa słynne, wspaniałe swego czasu kabarety prowadził, Jerzy Dobrowolski. Dobry wieczór Państwu. Nie, no tak się nie robi, bo teraz cały mój misternie przygotowany plan wziął przez to w łeb. Niestety, niestety, niestety muszę przyznać, że takie przywitanie, takie brawa, bardzo przyjemne jednak, bardzo dziękuję. A mówię jednak, bo jak wspomniałem, miałem zupełnie inny plan, to znaczy, nie, ja będę szczery, ja w skrytości ducha troszeczkę się spodziewałem, że po tak miłym zapowiedzeniu mnie przez pana Pietrzak jakieś tam drobne, skromne brawa na moje wejście będą z czystej kurtuazyjnej życzliwości państwa, na co zresztą bardzo liczę w dalszej części spotkania również, ale... Według pierwotnego planu chciałem wobec tych braw zachować się niezwykle skromnie, czym chciałem dodatkowo ująć Państwa za serce i zaskarbić sobie ich sympatię, bo chciałem wejść i powiedzieć mniej więcej tak: dobry wieczór Państwu, jest taka prośba, żeby braw nie było. Jestem wystarczająco speszony i tak. Nie, znaczy bardzo miło, jak są brawa oczywiście, tylko jeżeli za coś brawa, to tak, a jak tak, to nie właśnie. Ciekawostka taka. No, wiem, że są ludzie, którzy lubią brawa za nic też, właściwie głównie za nic. Do tego mamy jeszcze sporo u nas, ale nie tu u nas w ogóle. Ale ja tak rzadko się pojawiam publicznie, się nie zdążyłem jeszcze przyzwyczaić. No, zapowiedzieli, ja się wcześniej zobowiązałem, więc wyszedłem. Ale żebym miał coś do powiedzenia, nic właśnie. Jestem, po prostu jestem. No nie, zaraz, ja nie po to, no. Nie, ja myślę, że tak miało być, no ale niestety, 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 ja nie przewidziałem jednej rzeczy. Ja się nie spodziewałem, że to takie przyjemne jednak, to jest bardzo przyjemne. No do tego stopnia, nie wiem, czy mogę prosić, ale ja tak rzadko występuję, może ja bym jeszcze raz powiedział dobry wieczór, Państwo by mnie jeszcze raz przywitali. Zróbcie mi Państwo, tak, mnie zależy na tym trochę. No, dobry wieczór Państwu. No tak, tak mi Państwo róbcie, oczywiście. No pewnie. Od razu inne samopoczucie, bardzo dziękuję. Nawet jeżeli ten aplauz był co nieco wymuszony. Co to szkodzi? Co to pierwszy raz? Już od 40 lat bijemy te brawa, bijemy. No nie, ale jest za co, to jest warto, bo to na każdym kroku. To w każdej dziedzinie widać postęp, a drgnęło całość. I proszę Państwa, nie, teraz poważnie, bo czasami się żartujemy. Muszę Państwu powiedzieć, że to mi zmienia nieco ta konfrontacja z Państwem, jak gdyby mój światopogląd. To może śmieszne, a dopiero w tej chwili przestaję się dziwić tym naszym, nazwijmy to, mężom stanu rozmaitym. Ja ich rozumiem, brawa są brawa i człowiek prędzej czy później musi uwierzyć w siebie. A potem już bardzo trudno zrezygnować jest. To są dowody liczne. Tak, jak się człowiek przyzwyczai do nieustającej adoracji, to ho, ho, ho. Brawa, magia, braw. Nie, coś w tym musi być jednak. Proszę Państwa, wchodzi sobie tylko taki mąż stanu, brawa, na samo wejście. Znaczy, że co, że umie chodzić, czy o co chodzi? Potem przeczyta to swoje, czy tam ktoś mu raczej napisał to wypracowanie z kartki. Owacja. Też ciekawostka przyrodnicza, bo my to od tylu lat znamy na pamięć, a on ciągle jeszcze czytać musi. Nie, ale czytać umie. Więc brawa. Mało tego, zapytają go na przykład, która godzina. Mąż po namyśle odpowie, powiedzmy, 6:15. Znowu niemilknące, skandowane oklaski, że taki łeb, że tak w sedno utrafił. No i to niezależnie od tego, która godzina jest naprawdę. Także widzicie Państwo, nie jest łatwo. I mnie też nie jest łatwo. Przepraszam, bo to taki margines na początku, ale wytrąciły mi te brawa i stąd ta niezamierzona dygresja. Ale wszystko jest gotowe, pana Pietrzak nie ma. Dobra, możemy zaczynać, proszę. Proszę Państwa, więc ja nie będę śpiewał. Ja nawet nie wiem, czy to jest dobrze, czy to źle, bo ja do tej pory nigdy nie śpiewałem, ale wolałem od razu z góry uprzedzić, żeby później nie było nieporozumień. Dobrze, przepraszam, bo ciągle dygresję. Proszę, Pani Danusiu. Nie, jeszcze, przepraszam, jeszcze jedna sprawa. Ale nie, to muszę koniecznie wyjaśnić, to jest dla mnie ważne. Proszę Państwa, bo oprócz zrozumiałej tremy, dodatkowo jeszcze obciąża mnie i krępuje ta zapowiedź pana Pietrzaka, z której wynikało, że ja niby taki wspaniały, że te kabarety takie cudowne, że wspaniałe, no więc nie przesadzajmy. Pan Janek jest na pewno, jak sądzę, wspaniałym facetem i przemiłym gospodarzem. Słucha! No, nawet nie wiedziałem. I mnie się zdaje, że nawet bardzo miło, że był łaskaw zaprosić mnie do swojego znakomitego, jego zdaniem, kabaretu, ale nie przesadzajmy. Nie, jeżeli chodzi o te moje kabarety, to na pewno były przyzwoite, tam nie mam się czego wstydzić specjalnie, ale oczywiście do najlepszych to im jeszcze bardzo, bardzo daleko. A mieliśmy w swoim czasie rzeczywiście wspaniałe kabarety, literackie, satyryczne. Przecież pamiętam, jak na to się chodziło wtedy, jak to się przeżywało wszystko. Przecież co to daleko szukać? No, weźmy chociażby taki ten... No, zaraz, bo mi uciekła nazwa, inny wezmę. Sekundę. Chwileczkę. Ten nie, ten nie.
Ten na pewno nie. Mam. Nie, też nie. Czy ja wiem? Może pan Janek rzeczywiście ma rację. No, trudno mi wyrokować naturalnie, ale myślę, że te moje to były najlepsze. Tam nie ma co gadać. Po wojnie jedyne w każdym razie. To nie ulega wątpliwości. Przynajmniej jeżeli chodzi o Europę. No bo w Azji na pewno były lepsze. I większe. Dobrze. Znowu margines. Przepraszam. Pani Danusiu, proszę. Ona ślicznie gra, ta Danusia. Ja godzinami mogę słuchać. Ma to takie, ten feeling. Tak. Co jest pani? Aha, to ja. Przepraszam bardzo. Tak, nie, bo ja uprzedzałem, że nie będę śpiewał. Dziękuję pani Danusiu, jest pani wolna. Ale niech pani zostanie, będzie mi raźniej troszkę. Nie, proszę państwa, to jest żart. Oczywiście ja podziękowałem pani, bo jak sądzę, państwo zdążyli już przejrzeć mój system. Oczywiście, że fortepian, właściwie to jest pianino. Raczej. Tak, no to nie ma znaczenia. Było mi to coś potrzebne tylko do tego, że jako przerywnik muzyczny dla wzbogacenia formy monologu, ale teraz, kiedy już kończę, to i tak byłoby to zbyteczne. Proszę pani, to co powiedziałem przed chwilą, to też dla urozmaicenia, bo nie kończę jeszcze. Ale śpiewać rzeczywiście chyba nie będę. To był taki żart, no taki chwyt sceniczny, taki trik, można powiedzieć. Trick, no inaczej nie. Trick się pisze, a wymawia się, mówi się trik. Bo to inaczej się pisze, inaczej się mówi. To dużo jest takich wyrazów. To weźmy inny, na przykład trend. To samo. Piszemy trend, a obecnie prawidłowo należy wymawiać tryndy. Jest, widzie, taki trynd. No niestety, proszę państwa, ciągle są u nas jeszcze takie tryndy. Powiedziałem są, a to też błąd oczywisty. Przepraszam, nie są, tylko są. Są takie trendy. Znaczy, można mówić trend, można mówić są, bo to nie jest ścigane jeszcze. Ale głupio tak odstawać od normy. Trzeba z żywymi naprzód iść. Trzeba również w dziedzinie języka dotrzymywać kroku epoce. Trzeba się włączać, pisze się włączać, na każdym etapie. Proszę państwa, język jest żywy, podlega ciągłym fluktuacjom, przemianom. Ojej, za mojego życia ile tego bywało. Ciągle mieliśmy jakichś takich specjalistów od wymowy językoznawców. O, charakterystyczne, co prawda kilkanaście lat temu, ale na przykład pisało się w owym czasie zrobiliśmy, a prawidłowo należało podówczas wymawiać zrobiliśmy. Średnie pokolenie na pewno pamięta. Mieliśmy takiego czołowego specjalistę od tej wymowy. Nie? On przez wiele lat trzymał, że tak można powiedzieć, katedrę w tym zakresie i miał wielogodzinne, codziennie wykłady na stojąco. Potem się okazało, że nie był dobry, gdzieś przepadł, tak nie sprawdził się, wyjechał czy coś. Na jego miejsce przyjęli, bo dobry był na jego miejsce, tylko się nie sprawdził, jakoś wyjechał. Nie wiem, nie pamiętam. Też był niedobry, potem przyszedł dobry, też był niedobry. Potem dobry, też niedobry. Teraz nareszcie jest dobry. Teraz się trafiło. Człowiek poczekał, ale ma, teraz jest w porządku. Natomiast... O co jest? Trochę się pogubiłem, teraz nie wiem, czy te prawa dla mnie, czy dla niego. Ale chcę wrócić do tamtego, że tamten na początku, o którym mówiłem, to teraz po latach znowu się okazał bardzo dobry, no ale za późno niestety już jest. Już nawet nie pamiętam nazwiska, ale nie, w porządku facet. Widziałem pogrzeb w telewizji, bardzo udany. Mają podobno powtarzać w przyszłym miesiącu, ale nie wiem. Nie, ale ja chcę wrócić w ogóle do współczesności, bo to znowu był margines, bo teraz i też do języka, bo w tej chwili są z kolei inne trendy językowe i to warto wiedzieć. Na przykład wymiana głosek. Jest to w tej chwili jedno z podstawowych prawideł zasad poprawnej wymowy polskiej. Dam przykłady. Weźmy głoska o. Piszemy o, ale prawidłowo należy wymawiać u. Tak jakby z angielskiego, tylko błędnie. Na przykład komitet, rząd. To jest przez on, bo to jest wyjątek. Przekonany. Jestem przekonany, na przykład. Albo inna głoska, e. Piszemy e, a prawidłowo należy wymawiać y, y. Na przykład centralny, syns, to znaczy sens, syns, decyzja, pensja. To jest co miesiąc pobory, pensja. Proszę państwa, i tu już konsekwentnie możemy łączyć z wyrazami z pierwszej grupy. Na przykład komitet centralny, decyzja rządu. Proszę, jaki sens od razu.
Następna głoska, on, o czym wspominałem na początku. Piszemy on, ale wymawiamy om, o czym już wiemy, lub o, samo o. Proszę Państwa, bo tu już stopień trudności się wzmaga. Należy wyczuwać ducha języka. Trzeba wiedzieć, kiedy używać które. Weźmiemy dłuższy przykład. Naszo, głęboko, trosko, będą i coś tam dalej, powiedzmy, dzieci alkoholików, czy co tam mają na bieżąco. Ale proszę zwrócić uwagę, jest trosko, będą, czyli przy czasownikach om, wymienność głoski. Proszę Państwa, i w tym samym wyrazie następna głoska, en, piszemy en, a wymawiamy prawidłowo en, piszemy będą, wymawiamy będą. Rozumiemy się? To uwaga, proszę Państwa, bo będą teraz wyjątki. Tak, bo jeżeli ta sama głoska ę występuje przy samogłosce i, już brzmi inaczej. Nie będzie słowo więc, tylko więc, czyli samo n, n. Nie będzie ciężko, ale ciężko, ciężko. Tak, proszę Państwa, bo to jest tak, to jest miękkie ci, następnie dosyć twarde, przedniojęzykowe n, n, cin, cin i ż, ale przechodzące w bezdźwięczną spółgłoskę szczelinową SZ. A więc ż, ale bezgłośny. Ciężko, ciężko. Proszę powtarzać za mną po cichu. Ciężko, ciężko. Nie, ja wiem, że tak od razu to trudno. To ciężko jest. Dlatego, proszę Państwa, są specjalne szkoły w tym zakresie, które nie tylko ciężko jest skończyć, ale i dostać się tam jest niezwykle ciężko, jeżeli się nie ma dobrych początków. Od dzieciństwa, a nawet jeszcze wcześniej. Pedagodzy przywiązują tam do tego dużo wagę. Bo, tak, oni sobie doskonale zdają sprawę, że nie można oddać właściwych treści, jeżeli się nie znajdzie właściwej formy. Im chodzi o semantyczną zbieżność słowa z rzeczą. Im przyświeca to norwidowskie odpowiednie dać rzeczy słowo. I oni dają, bo wiecie Państwo, o co im chodzi. Chodzi im o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. I to by się zgadzało, bo na tyle, co im ta głowa pomyśli, to im tej formy wystarcza aż nadto. Mało tego, nawet im jeszcze zostaje do popisu szerokie pole manewru stylistycznego. Tak, tam co po niektóry odważny może się potrudzić o nieco inną budowę zdania, które również nie będzie absolutnie nic znaczyło. Proszę Państwa, ja tego nie chciałem przedłużać, ja chciałem tylko wypuklić Państwu stopień trudności. Ale niestety, 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 proszę Państwa, nie ma rady. Chcesz zajmować wysokie stanowisko? Musisz źle mówić po polsku. Trzeba się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć. J. Dobrowolski, kropka, kropka. A proszę Państwa, ostatnio wyjątkowo łatwo o pomyłkę, ponieważ wprowadzono, zastosowano ciekawy eksperyment. Otóż ni mniej, ni więcej, tylko na niektóre stanowiska zaczęto wprowadzać tytułem próby czy z chęci zmylenia nas inteligentów. Niesamowite, co? Znaczy inteligentów. Może za dużo powiedziane, bo to nie, zależy kto to ocenia, ale powiedzmy ćwierć. A na niższych stanowiskach nawet pół inteligentów. I tak niesamowite. I tutaj rzeczywiście łatwo o pomyłkę, bo to tak. Facet mówi niby po polsku, długie zdania, nie przekręca właściwie, jak w książce. Jakiejś marnej współczesnej, tam Bratnego, ostatniej książki, coś, ale w każdym razie. Proszę Państwa, nic to. I tak się zawsze zdradzi, bo jest coś, co jest silniejsze od niego. On prędzej czy później musi postawić akcent fałszywie na pierwszej sylabie wyrazu. Czyli pójdzie pod prąd języka ojczystego, jeżeli to dla niego ojczysty. I... On nie może powiedzieć gospodarka, on musi powiedzieć gospodarka, albo w październiku, albo bohaterów, nominacje niezbywalne i już go mamy. Tak, bo im się wydaje, że jak oni tak będą akcentować, to my się damy wtedy przekonać, bo to nabierze jakiegokolwiek znaczenia. Nie no, może to jest jakiś sposób, nie wiem, niech kombinują.
Ja chciałem Państwa tylko przestrzec, że ten podział na ćwierć i pół inteligentów też może być mylący, bo tu nie chodzi oczywiście o zalety umysłu, proszę Państwa. Określa się w ten sposób tylko stopień zbliżenia do mowy artykułowanej. Natomiast sam trend jest oczywiście ten sam. Do widzenia. Monolog finansowany z Funduszu Popierania Języka Ojczystego. J. Dobrowolski, kropka. Jurek, rodzina na sali, zdaje się.